Raz, dwa, trzy, cztery! Final Countdown, finałowe odliczanie. Tak, no, bo start już teraz. Odliczanie za nami. To co? Startujemy. Sebastian Mierzwa, dobry wieczór. Witam serdecznie na szlagierowo.pl. Dzisiaj zaproszą was roztomili do finału 700+47. Dzisiaj roztomili czeku na wozę kolejną szlagierową nowość artystki, której to długo nie było na szklanym ekranie. Bożyna Mielnik. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic. Gdzie... Bożyna Mielnik, bo to u niej jest ta kotka właśnie. No i cytat tam z tej piosenki. Słowa leciały: tak bardzo chcę, żeby zabrać ją do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my. No Bożynko, niestety mój żona nie mogę spełnić tego twojego życzenia, żebyśmy się razem poszpacerowali, ale mogę cię zabrać w szlagierowy rejs po liście szlagierowo.pl. Emisja teledysku, bo już pewnie doczekać się nie możecie w całości, oczywiście w dalszej części naszego dzisiejszego odcinka. Dajcie suba na szlagierowo.pl, kliknijcie w dzwoneczek, kciuk do góry. Pozdrawiam, Edek Sikora.
proste się robi. Właśnie klikocie w nasza subskrypcja. Dokładnie tak, jak promuje to beneficent Edek Sikora. Bydźcie na bieżąco wtedy z tym, co się dzieje na szlagierowo.pl. Zeszły tydzień będziemy teraz wspominać, bo właśnie wtedy zaprezentowaliśmy kolejną szlagierową premiera. Tym razem od Sylwii Drzewieckiej. Szlagier Sylwii pochodzi z płyty Wspomnień Czar. Ciepło został przyjęty na czacie kanału szlagierowo.pl. Przytocza parę takich wpisów. Pani Janina S53 pisze tak. Piękny tekst. Piękne wykonanie tej piosenki. Śliczna całość. Pozdrawiam cieplutko. Pani Monika Palmonka pisze. Melodia, słowa i piękny głos. Pani Sylwii. To wszystko finalnie daje piękny efekt. Cudowna piosenka. A kolejny wpis jest na przykład taki. Piękna piosenka, pani jest wspaniała, a cudownym głosem motywuje nas do słuchania i dobrego relaksu. Pozdrawiam serdecznie. A to napisała pani Bogusia Karon. No, roztomili. Także możecie wyrazić swój pogląd na temat głosu i wszystkich walorów artystki w tym teledysku. Kochaną być choćby chwilę Sylwii Drzewieckiej. Wpisujcie się na czacie kanału szlagierowo.pl w serwisie internetowym YouTube. Tam to zrobić możecie zawsze. Płyńmy w cudny świat, gdzie hawajski kwiat rejsem morskich fal. Morskich fal. Pięknych przygód sto, już za burtą noc zapadamy w sen, nowy znów wstanie dzień. Razem tylko my. Płyńmy tam, gdzie słońca blask, gdy nas budzi świt, pokłoń damy światu w pas. Kwiaty dla nas są i na niebie tęczy łuk. Księżyc zmienia twarz, wszystko to ode mnie masz. Zawsze tylko my. Sia-la-la-la-la. Zawsze razem ja i ty. Sia-la-la-la-la. Księżyc, który zmienia twarz. Wszystko to ode mnie masz. Lotem ptaka w dal, gdzieś muzyka gra, dla nas tańca czar. Tańca czar. Miłość w duszach gra, rozmarzeni my, rejsem w siną dal, nektar pi z pięknych chwil. Razem tylko my. Płyńmy tam, gdzie słońca blask, gdy nas budzi świt, pokłon damy światu w pas. Kwiaty dla nas są i na niebie tęczy łuk. Księżyc zmienia twarz, wszystko to ode mnie masz. Zawsze tylko my. Sia la 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 la. Zawsze razem ja i ty. Sia la 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 la. Księżyc, który zmienia twarz. Wszystko to ode mnie.
Szlagierowy rejs odbywamy. A jak płyniemy se tak po tych falach, na przykład eteru, to trzeba jak zwykle zawitać do rozgłośni radiowych naszych partnerów medialnych. Skępna Anna Kaczorowska i Radio Sud, no i Gliwice Radio Fest. Tam Marcin Janota. Od jakiegoś czasu numerem jeden w naszych finałach jest temat Beneficum Edka Sikory. Między innymi jako autora tekstów. Kreto w ostatnim wywiadzie powiedział coś takiego, że sukces napisanego tekstu zależy od artysty, który go wykonuje. Posłuchajcie właśnie tego wywodu. To raz, że trafisz musić do odbiorcy, a dwa jest sytuacja taka, że ty to piszesz na zlecenie. Czyli ten ktoś, kto chce ten tekst, to też go musi poczuć, nie? To jest podstawa, bo wiesz co, moja rola, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie się kończy po napisaniu tekstu, a on będzie, jakby to powiedzieć, sprzedawał swoją twarzą, swoją osobą, jakby on musi to obronić, nie? No i powiem, że dość często jest tak, że jestem zaskoczony, że jest takiego średniego tekstu, który ja tak oceniam, że średni, ktoś swoim wykonaniem zrobi wow, nie? A czasami też tak jest, że on pisze zarąbisty tekst i no niestety wykonawca spłaszczy to, nie wyczuwa, nie udźwignie tego wszystkiego. Nie umie tego zinterpretować, nie? No i wtedy mi szkoda, no ale jak Godosz pisze na zlecenie i oddaje to dziecko i już potem nie mam na to wpływu, nie? Dobrze, słuchajcie, o tym pisaniu, bo to bardzo szeroki temat. Już za chwilę dali klachać będziemy. Tematu pisania tekstów dalej ciągnąć dzisiaj nie będziemy, ale na potwierdzenie tego, że sukces tekstu musi obronić wykonawca, który go wykonuje, przedstawimy właśnie teraz, bo państwo już niejednokrotnie potwierdzili, że ten szlagier stuprocentowo się obronił. To była Bernadeta Kowalsko, piękne kwiaty, dobre słowa. Albo na przykład tekst Edka do takiego szlagieru. Oglądajcie. Zawsze mu jest mało, nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda. On z wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Flaszeczki trzy wypił i pod stołem swoł. Wynieśli go za drzwi, trzy dni kasa miał. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Niech i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało, niech i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda, on ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Cztery życzenia mu chce się wyspać, napić, zjeść. A czwartym jeżek ją po pierzynach chce mi wlyść.
kusek pić w lumie, kiedy obiad moł. Na więcej miałby chęć o brzuch antekt, bo chce, zawsze mu jest mało, nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda, on ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało, nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda, on ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. No i właśnie tak, na przykład wykonawcy jak w tym przypadku Happy Folk w 100% dali radę udźwignąć tekst Edka Sikory. Świadomi przyszłości szliśmy.
Zespół Harmonik to artystyczny gość Edka Sikory. Z tekstem Edka Harmonik wystąpi na telewizyjnym szlagierowym show w Chorzowskim Centrum Kultury. Myślisz, że nic nie zmieni się, zawsze będzie już padał deszcz. Wokół tyle bzdur, niebo pełne chmur i już nie wiesz sam, czego chcesz. Ale przecież ciemne chmury dawno już rozwiał wiatr. Nagle zniknął gdzieś ponury świat, wokół nas słońca blask. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, zgrabnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Niech porwie nas letni czas. Czasem bywa, że nic nie cieszy cię, przeciw tobie jest cały świat. W głowie myśli złe ciągle dręczą cię i tak bardzo czegoś ci brak. Ale dzisiaj wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości czas, ciepły znów wstaje cień. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, zgrabnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Ruszamy,
Letnia trasa Festpotrolu zakończono na rynku Wiśle. Ale uwaga, uwaga! Festwóz jest już prawie, że przygotowany do kolejnej trasy, w którą wyruszy Bernadeta Kowalsko i Krzysztof Wierzchowski z okazji pięciolecia działalności radiowej audycji na antenie Radia Fest. Niedzielne klachy do południa. Bez pięć piątków, począwszy od 26 sierpnia do 23 września, od godziny 17 do 20, by dom realizować. W trasę Bernadeta Kowalską zabiorą szlagierowych artystów takich jak Krzyśka Pietrka, Kasia Matejczyk, Tima Famiana, duet Edka, duet Karo. Na tej trasie są też przewidziane atrakcje i sporo niespodzianek. Będą też nagrody. A szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu szlagierowo.pl, no i Radia Fest, więc zaglądajcie tam. Żadna to nie poradzi. Ten bieludzki blues.